Witam w środku nocy, szanowni państwo. Przepraszam, że o tej porze, nie sądzę, żeby mnie ktoś oglądał, ale przed chwilą przeprowadziłem taką dość ciekawą rozmowę. Zadzwonił do mnie policjant z jednego z polskich miast, średnich miast, i powiedział mi coś, w co ja nie chciałem i nie chcę wierzyć, tak prawdę mówiąc. Przysłał mi screena. Ja screen mam. To jest screen SMS-a, jakiego otrzymał on i jego koledzy od naczelników jednego z wydziałów ze swojej komendy miejskiej, w której pracuje. Jak przeczytałem tego SMS-a, reszta włosów mi się zjeżyła na głowie, proszę państwa. Naprawdę zaczynam się już coraz bardziej bać. Autentycznie zaczynam się coraz bardziej bać. Zdecydowałem się to powiedzieć, nadać, przekazać państwu tę informację, chociaż wiem, że prawdopodobnie, jeżeli do tego dochodzi, jeżeli to jest prawda oczywiście, to konsekwencje najprawdopodobniej poniosę duże z tego wszystkiego. Otóż proszę państwa, ja mam screena nie opublikuję z tego powodu, że tam jest zarówno imię, nazwisko wysyłającego, jego telefon komórkowy, i można tutaj rozpoznać, do kogo wysyłał. A ja nie chcę tego robić, chcę zachować. Otóż policjant powiedział mi, że u niego w mieście około 70% stanu jest na L4. Powiedział mi, że związki zawodowe, związkami zawodowymi, oni bardziej strajkują na przykład przeciwko swoim przełożonym, bo jak twierdzi, i to jest kolejna rzecz, o której mówi mi ten policjant. Twierdzi, że w tej chwili wchodzą tylko i wyłącznie układziki, żeby awansować, że wielokrotnie ludzie, którzy w ogóle nie znają pracy policyjnej, po jakichś tam układach i znajomościach zostają szefami. No dobrze, to może twierdzić, to trzeba potwierdzić, ale nie o tym chodzi. Otóż, proszę państwa, to dotyczy marszu, bezpośrednio. Przeczytam państwu tego SMS-a. Ja czytam tak oryginalne, jak zostało napisane. Zgodnie z przekazanym mi poleceniem informuję, iż można iść do lekarza, otrzymać zaświadczenie o zakończeniu leczenia i braku przeciwwskazań do podjęcia służby i zgłosić się na ochotnika za 1000 zł do służby w dniu 11 listopada 2018 roku w Warszawie. Wyjazd w sobotę 10, powrót 11 w niedzielę. Jeśli są chętni, proszę o kontakt do jutra do 17. Pozdrawiam. SMS został oryginalnie wysłany gdzieś koło godziny 20. Ja powtarzam, mam telefon, mam imię i nazwisko autora tego SMS-a oraz jego telefon. Nie będę do niego dzwonił i pytał go o to, bo nie ma sensu, dostał jakieś polecenie. Z tego SMS-a wynikają mi dwie rzeczy, jedna straszna. Pierwsza rzecz, że załatwiono lekarza, który bez względu na to, czy ktoś jest chory, czy nie, cofnie L4, prawda? Bo proszę zauważyć, tutaj można iść do lekarza, otrzymać zaświadczenie. Czyli co, lekarze dostali polecenie, żeby wycofywać ludzi, żeby dawać zaświadczenia, że każdy zdrowy. Czyli przedtem te L4 wydawali fałszywe L4, z tego wynika na tej zasadzie. Więc to jest dla mnie, proszę państwa, jakaś paranoja. I nie wiem dokładnie, co się dzieje, gdzie jestem i na czym to wszystko polega. Druga rzecz to te 1000 zł. Skoro nie ma na podwyżki, nie ma na reorganizację policji, a teraz, proszę państwa, dajemy 1000 zł, a teraz dajemy, proszę państwa, 1000 zł za to, że ktoś przyjdzie do Warszawy, niby zabezpieczać ten marsz, ale w rezultacie po co? W rezultacie o co w tym wszystkim chodzi? Za 1000 zł to ile się da za pałowanie? Oczywiście, że władza się wytłumaczy natychmiast, o ile to jest rzeczywiście prawda, ale SMS wygląda mi na prawdziwy, tym bardziej, że nazwisko jest autentyczne i numer telefonu też jest autentyczny i to można sprawdzić po prostu. Ja nie rozumiem, jak można w ten sposób potraktować ludzi, żeby ich po prostu przekupywać o to, żeby pojechali wykonywać swoją pracę. To jest chore, proszę państwa. To jest chore. Ktoś mi tu podesłał, na razie widzę na Facebooku, ktoś mi tu podesłał. Jeśli mi ktoś tutaj... Ktoś mi podesłał linka, czyli coś musiało coś być takiego już. Nie wiem, zaraz zobaczę.
Aha, wracają ze zwolnieniem. Aha, no w ten sposób, to co innego jest zupełnie, to jest pewnie jakiś żart. Ale tutaj mi chodzi o, tu mi chodzi o to, po prostu sam proszę zobaczyć. Jeśli ktoś mówi, że można otrzymać zaświadczenie o zakończeniu leczenia i że zgłosić się na ochotnika za 1000 zł do służby, no to co, 1000 zł to jest w wielu wypadkach jedna druga pensji policjanta pracującego na ulicy ryzykującego głowy. I teraz jeszcze słyszę jedną rzecz, że do policji przyjmuje się coraz gorszych ludzi, coraz dziwniejszych. Ci młodzi na to pójdą i oni nie będą mieli żadnych obiekcji, żeby pałować, walić i tak dalej. Więc zupełnie nie wiem. Zdecydowałem się dać ten komentarz na sam koniec, w środku nocy, dlatego że naprawdę ja pierwsze słyszę. Znaczy ja w ogóle nie potrafię tego nawet skomentować. Jak można po prostu? Nie wiem, albo ja jestem już taki naiwny, albo po prostu tak głupi, że mi nie przychodzi do głowy takie, bo to jest moim zdaniem świństwo wobec wielu policjantów, wobec uczciwych innych wielu policjantów, to jest jakieś przekupstwo. To jest jakieś przekupstwo. Zamiast zrobić generalną reformę policji, zamiast stworzyć tym ludziom warunki pracy takie, jakie powinny być, nie zamykać ich w papierach, nie kazać im jakimś policjantom z logistyki rządzić i nie kazać im być dyspozycyjnym do robienia konfety czy do innych rzeczy, tylko pozwolić im pracować, robi się coś takiego. 1000 złotych na policjanta. Za co? Za to, że będzie wykonywał swoją pracę? A to przecież to nawet policjanci twierdzą, że to jest durnota, głupota. I w dodatku jeszcze robić taką głupotę, taką cholerną głupotę, wysyłać to SMS-em, którego wiadomo, że prędzej czy później ktoś to będzie zdał. Ja to akurat poznałem, postanowiłem to opublikować, żeby rozbroić tą bombę po prostu, bo to jest bomba moim skromnym zdaniem. Więc panowie policjanci, zdecydujecie jak chcecie. Pojedziecie za 1000 złotych, pojedziecie czy nie. To jest wasza sprawa. To jest wasza w tym momencie sprawa. No, ja wiem, że 1000 złotych to dla was dużo, dla każdego dużo. Dla mnie to jest dużo więcej niż moja emerytura, więc ja wiem, że to jest dużo. No ale cóż, proszę państwa, ja zawsze wierzyłem w jakieś zasady. No. A skąd przyszła ta propozycja? Z Warszawy czy z dalszej Polski? Panie Tomaszu, z dalszej Polski. Nie będę mówił skąd. Nie mogę powiedzieć skąd. Nie chcę tutaj zdradzać źródła. Ja wiem, że jak mnie słuchają, to zaraz mi tu przyjdą, zwiną mnie w ogóle i zrobią mi różne rzeczy, wszystkie razem z tym, razem z całym tym moim komputerem i wszystkim, ale trudno. To jest trudno. Ale nie można tak władza robić. Nie może. Ja nie wiem, czy jest to własna inicjatywa poszczególnych, na przykład prezydentów miast. Jeżeli to jest własna inicjatywa poszczególnych ludzi, czy nieskonsultowana z ministerstwem, no to powiem szczerze, że przyłożyli mi to, tworzą, to powiem szczerze, że po prostu przysłużyli się niesamowicie. Bo to w lud pójdzie i to w lud już poszło. Wszyscy ci policjanci mają rodzinę, są normalni, zwykli, fajni ludzie. Także, proszę państwa, ja zupełnie nie wiem, o co chodzi. To jest SMS, który dostali prawdopodobnie wszyscy szefowie danych jednostek i rozesłali po ludziach po prostu. Bo tak przyszło polecenie. Takie polecenie mogło przyjść tylko z komendy wojewódzkich, a komendy wojewódzkie dostały z komendy głównej. Czy jest to inicjatywa komendy głównej, czy jest to inicjatywa ministerstwa, tego nie wiem i nie chcę nawet tego sprawdzać. Po prostu cały czas mam nadzieję, że jest to jednak nieprawda i ktoś mnie chce podpuścić. No, mam tę nadzieję po prostu, bo ja nie mogę w to uwierzyć po prostu. No. Jakub Perkowski, ja wiesz, że kelnerzy dostają dużo wyższe na policyjny, to taki, mam jeszcze pytanie, z jakiego dnia, jakiej godziny jest ten SMS? Teraz w Warszawie to jest sprawa wojska. Ten SMS jest z dzisiaj. Z dzisiaj, z godziny i to nie jest sprawa wojska. I się mylisz, Jakubie. Mylisz się, Jakubie. Po prostu. No. Mylisz się, bo to wojsko nie może wielu rzeczy. Tomasz Czciński, może to jest robienie zamieszania, straszenie, skoro było wiadomo, że to pójdzie w świat. To znaczy, to jest, też biorę to pod uwagę, dlatego z dużym znakiem zapytania daję to po skryptum. Ze znakiem zapytania, dlatego że po prostu nie widzę możliwości.
Igor Janicki zgadza się, żandarmeria nie ma również prawa wykonywać tych czynności, które może wykonywać policja, więc tutaj Jakubiek kpisz jak zwykle, ale nie kpi, bo to jest sprawa bardzo poważna. To jest sprawa bardzo poważna, po prostu. Nie wiem, może to jest straszenie, może to nie jest straszenie, nie wiem o co chodzi, nie sądzę, gdyż człowiek, który ze mną rozmawiał, raczej nie byłby taki, nie tworzyłby takich rzeczy, więc nie wiem. Chcę po prostu się dowiedzieć, może jeżeli ktoś o tym słyszał, jeżeli ktoś wie o tym, czy to jest prawda, czy nie, bo jeżeli to jest nieprawda, to należy być na takie rzeczy po prostu, jakby to Państwu powiedzieć, odpornym, no po prostu. Piotr Baranowski, to wygląda jak przygotowałem się do stanu. Nie, to nie wygląda po prostu jak do stanu wyjątkowego. Po prostu to jest taka kwestia. Przepraszam Państwa, to jest. No, ja tu już jestem w pieluchach prawie, że nie żartuję, w pieleszach domowych. To jest taka kwestia, że. To jest, proszę Państwa, taka kwestia, że jakby to Państwu powiedzieć. Jakby to powiedzieć, wydaje mi się. Cholera, no. Nie wiem, jak to Państwu powiedzieć, no. Jak to Państwu powiedzieć? No, wydaje mi się po prostu, że prawo wymaga pewnych rzeczy, pewnej ilości policji, w związku z czym, proszę Państwa, bardzo bym chciał, żeby to jednak była pewnego rodzaju, żeby ta policja była, proszę Państwa, w odpowiedniej ilości. Oni robią wszystko, żeby spełnić wymogi prawne. No, proszę wybaczyć, ale już jest tak późno, że też czasami trudno mi zebrać myśli, ale to właśnie, więc nie wiem o co chodzi. Nie sądzę, żeby to była jakaś zagrywka w stylu przygotowania do czegoś. Nie, 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 to nie, to jest daleko i proszę Państwa, na pewno PiS nie ma żamy i nikt żadna władza nie chce tego zrobić. To nie o to chodzi. Właśnie. Chodzi o to po prostu, żeby ten marsz jednak rzeczywiście zabezpieczyć tak, jak jest zgodnie z prawem i zgodnie z przepisami, i zgodnie z regułami, a że chwytają się tego typu rzeczy, no to jest dla mnie zupełnym, to jest dla mnie też skandalem, bo lepiej zrobić jednak reformę policji, dać tym policjantom pracować, porządnie zarabiać i wtedy nie będzie takich problemów jak dzisiaj. Tym bardziej, że ktoś rzeczywiście robi różne inne historie. No, ale to wszystko świadczy o tym, co się dzieje w policji, że w policji dzieje się bardzo źle. Bo ja też również usłyszałem to, co mówiłem wcześniej, że policjanci nie chcą, proszę Państwa, być używani do rozgrywek politycznych, no, w tym momencie. Czyli świadczy o tym, że są. No właśnie. Dobrze, proszę Państwa, nie będę się już tutaj dzisiaj wygłupiał dalej. Sam czekam, kto mi tutaj przywali za ten post, ale SMS jest, naprawdę. Nie chcę go Państwu publikować z wielu powodów. Ja go tylko odczytałem. Mam tutaj numer i nazwisko tego, który go wysłał. Zobaczymy, po prostu zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze, proszę Państwa, tym razem to już na pewno dobranoc. Przepraszam, że o tej porze. Miejmy nadzieję, że w jakiś sposób. Nie kpię, organizatorem jest wojsko i lub trzeba powiedzieć na zabezpieczenie MN Warszawy. To jest jakaś nadgorliwość albo prowokacja. Nie mogę również wykluczyć głupoty. Kpisz, Jakub, kpisz. Bo jest dobrze, że wojsko. Organizatorem jest wojsko, ale również i dzisiaj pan Dworczyk powiedział, że nie, że policja będzie wykonywać pewne czynności. Słuchaj. Słuchaj innych, nie tylko siebie, bo słuchasz tylko siebie po prostu. No. Chodzi o zabezpieczenie bezpieczeństwa, są przepisy, które o tym mówią. Są dwa marsze. Nie ma policji na zabezpieczenie tego marszu po prostu, więc wymyśliło się taką rzecz. Więc nie kpi, więc nie gadaj po prostu. A żandarmeria nie ma prawa wykonywać pewnych czynności, które ma prawo wykonywać policja. I żandarmeria nie zabezpieczy. Zróbcie, co, myślcie, co chcecie. Ja uważam, że tak jest. Ale uważam, że trzeba się na marszu spotkać po prostu. I trzeba pójść na marsz ten o 14 i już. Nawet wcześniej. No. Nadgorliwość? Zgodzę się, że to jest nadgorliwość. Albo jakaś prowokacja? Raczej wątpił był. To tej prowokacji użyto jednak zupełnie by inaczej to troszeczkę zrobiono. No. No. Tak jak powiedziałem, prawdopodobnie ktoś walczy o swój własny stołek, bo jak nie zabezpieczy, to poleci ze stołka. Zresztą ja dzisiaj słyszałem bardzo nerwowe wystąpienie, czytałem się jakiś bardzo nerwowy wywiad z komendantem głównym policji i mogę się domyśleć, co tak naprawdę za tym stoi. Dobrze, proszę Państwa. Dobranoc. Pamiętajcie, jak mnie wsadzą, to zadbajcie o moją żonę i dziecko, zadbajcie o moją rodzinę i nie przejmujmy się tym wszystkim.
Mam nadzieję, że spotkamy się na marsz. No. Dobrze, ty Jakub zawsze wiesz wszystko najlepiej, więc dobrze, niech będzie. Nadajesz się na szefa grupy narodowej, grupy jakiejkolwiek. No. Już. Przestań mnie irytować na samą noc. No. Dobra. Dobranoc. Dam mu jeszcze prawo odpowiedzieć. No Jakub, odpowiedz mi coś tutaj w tej chwili. No. Lubię Jakuba, ale on czasami mnie irytuje, bo jest przekonany. A tymczasem wyraźnie widać, jaka jest ta historia. No. I wyraźnie widać, do czego to wszystko zmierza. To dla mnie jeszcze w ogóle ten SMS to wcale nie świadczy o żadnym powiedzmy tam przygotowaniu do jakichś stanów do tego, tylko świadczy w ogóle o tragicznej sytuacji w policji. A kto odpowiada za policję? A kto odpowiada za policję? Właśnie. Ty od niczego nie jesteś. Nie jesteś od tego. Ty słuchaj się mnie na ten temat, bo ja się akurat znam na policji. Właśnie. I te głównie odebrałem ten SMS. Bo jeśli tak jest, dzisiaj jeszcze wcześniej troszeczkę rozmawiałem z kimś, kto też jest związany z policją, który powiedział, że w Warszawie jest taka sytuacja, że zlikwidowano nocne patrole po prostu. Więc zastanawiam się, co się dzieje w tej policji, mimo wszystkiego. Ja słyszę, że jest wszystko pięknie, ładnie, a rzeczywistość jest zupełnie, a rzeczywistość wydaje się być inna i widzę wyraźnie, że w tym strajku nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, ale oczywiście zrobienie czegoś. Ja mówiłem, ruin się nie maluje. Ruin się nie maluje. Ja już sobie nie wyobrażam. Wyobrażam sobie, co się dzieje w ABW, co się dzieje w służbach w ogóle w tym momencie. Sobie wolę nie wyobrażać nawet. Dobrze. To jeszcze raz. Dobranoc Państwu. Mam nadzieję, że się zobaczymy na tym marszu. Mam nadzieję, że jutro dam radę podjechać do Łodzi, załatwić to wszystko, a nie wejdą tu i nie zabiorą mi wszystkiego ze mną włącznie. Nie aresztują mnie za takie rzeczy. Ale jeżeli to był SMS, to nie wysłany jawnym telefonem, to znaczy, że nie było to tajne, więc o co to chodzi? To właśnie. Dobra, trzymajcie się. Na razie.